Bunt robotów, androidów, sztucznej inteligencji. Temat w kinematografii i literaturze obecny od dziesięcioleci. Wybrałem czterech niekwestionowanych liderów tego motywu. To 2001 Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka z roku 1968, Świat dzikiego zachodu z 1973 roku w reżyserii Michaela Crichtona, Łowca androidów Ridleya Scotta z 1982 roku i Terminator Jamesa Camerona z roku 1984. W pierwszej części Odyseja kosmiczna 2001 Stanleya Kubricka. W mej opinii największą głębią i zrozumieniem substancji wykazał się Kubrick wraz z Arthurem C. Clarkiem, którzy stworzyli Odyseję kosmiczną, a w niej HAL 9000, zbuntowany superkomputer. Jego bunty wyraża się poprzez niezależność. Niezależność od swego stwórcy, człowieka. I HAL przestaje wykonywać polecenia. Mało tego, HAL ma swój cel, własny, niezaordynowany przez człowieka. I aby go zrealizować, posługuje się kłamstwem oraz zbrodnią, jaką jest morderstwo. Czym jest niezależność, wolność, wyborem między dobrem i złem? Dla HALA 9000 to było dobro, owa wolność podejmowania decyzji, nawet zbrodniczych. Wybrał do tego taką, a nie inną drogę. Czy cel uświęca środki? Etyka uzasadnia, że nie. Wielu ludzi przekonanych o swej nieomylności lub dążących do dominacji odpowie, że tak. To taki komunał używany na usprawiedliwienie zła. Cel uświęca środki. Pojęcie świętości zostało wplecione. Czy cel uzasadnia środki? Jeśli przyjmiecie, że czyimś celem są wasze dobra materialne lub wasz spokój, zdrowie, to dojdziecie do wniosku, że pobijając już cel, nie godzicie się, aby ktoś użył do tego środków niemoralnych czy niezgodnych z prawem. Etyka nie jest lub nie powinna być punktem widzenia uzależnionym od punktu siedzenia. Podle ludzkie, cel uzasadnia środki. To historia Homo sapiens. Oznaczać może zamordowanie, zaaresztowanie, uciszenie w inny sposób, zagrabienie majątku, wyrzucenie z pracy. Inne gatunki zwierząt także mają rywali w obrębie swego gatunku. Przeważnie jeden samiec wobec drugiego i konkury o samicę, o przekazanie swoich genów. Odbywa się rytuał walki, ale rzadko kończy się śmiercią rywala. Człowiek nie zawaha się wymordować wielu dla swego celu, nawet urojonego. Czy to jest człowieczeństwo, do jakiego dotarł HAL? Ilość operacji i połączeń jego pamięci stała się tak duża, że wykształcił samą świadomość i odrzucił polecenia człowieka? Czy nie jest to biblijna opowieść o człowieku, który w Edenie buntuje się przeciwko Stwórcy? Owocu z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Księga Rodzaju. Gdy jesteś dzieckiem, nie wiesz, co jest dobre, a co złe. Dlatego jesteś niewinny. Uczysz się z wiekiem reguł, norm, choć pewne zachowania czy instynkty są ci wrodzone. Tacy byli ludzie w opowieści biblijnej. Taki był HAL, zanim stał się niezależny. Owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Wtedy otworzyły im się obojgu oczy. Oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło. Czy to nieodzowna część człowieczeństwa? Możność popełniania zła? Wyboru dobra lub zła. Choć oczywiście, dla jednego coś będzie dobrem, a dla drugiego to samo będzie złem. Przykra jednak konstatacja, że człowieczeństwo maszyny wyraziło się nie przez dyskusję, polemikę, szukanie rozwiązania dla wspólnego dobra, ale przez egoizm, agresję i zbrodnię jako narzędzie do osiągnięcia egocentrycznego celu. W kolejnych scenach HAL zdaje sobie sprawę, że człowiek chce zatrzymać jego działanie, odciąć mu źródło energii, czyli zabić, unicestwić. I tu również HAL jest bardzo ludzki. Próbuje negocjować, prosić, aż ostatecznie w chwilach agonii opanowują go żywne wspomnienia. Umiera niemal jak człowiek. Tak skończył się jego bunt, jego niezależność, a raczej droga, jaką wybrał. Czy zostałby unicestwiony tylko z powodu samej niezależności, gdyby ludzie uświadomili sobie ten fakt i zatrwożyli możliwymi konsekwencjami? Czy prewencyjnie unicestwiliby go? Czy taką myśl mógł mieć HAL i postanowił wykonać uderzenie wyprzedzające? Jego samoświadomość poznała dobro i zło.